Nazwa Grundig może kojarzyć się naszym nieco starszym widzom z pewnymi modelami magnetofonów produkowanych kiedyś w Polsce pod logiem Unitry. Na przykład z czymś takim. Na pewno wielu z Was rozpoznaje ten magnetofon kasetowy i był on właśnie produkowany na licencji Grundiga. Ale wróćmy jeszcze do starszych czasów. W roku 1968 w zakładach Kasprzaka w Warszawie rozpoczęto produkcję Z120, monofonicznego dwuścieżkowego lampowego magnetofonu szpulowego, który był produkowany na licencji firmy Grundig. Była to po prostu polska wersja magnetofonu Grundig TK120. Dosyć udanego modelu, ale w tamtych czasach no już nieco przestarzałego. ZK120, no i późniejsze modele mm, o podobnej konstrukcji i o takim samym mechanizmie, były produkowane w Polsce jeszcze wiele lat pod znakiem UNITRY, były to na przykład modele ZK-140, czyli 40 odmiana, potem modele ZK125-145 z, z dodatkowymi funkcjami m.in. z automatycznym zapisem, z automatycznym poziomem zapisu, tutaj wokół tej gałki obracane były. Funkcje dodatkowe, a jeszcze później były tranzystorowe odmiany tego magnetofonu, czyli na przykład ZK120T, ZK140T i pochodne, one już miały taki wskaźnik tutaj wychyłowy. Grundig to oczywiście niemiecka firma produkująca głównie sprzęt elektroniczny, i to właśnie ona jeszcze w latach 60. sprzedała licencję na produkcję magnetofonów w Polsce, głównie na magnetofony szpulowe, ale później również na magnetofony kasetowe, między innymi właśnie na ten model. Ale Grundig to nie tylko magnetofony. W roku 1945, czyli zaraz po zakończeniu II wojny światowej, Max Grundig, to jest ten pan, sprzedawca zakłada w północnej Bawarii sklep z radioodbiornikami. Na początku Grundig zajmował się produkcją i sprzedażą transformatorów do odbiorników radiowych i co ciekawe, ze względu na ogromne zapotrzebowanie na nowe radioodbiorniki w Niemczech i to, że w tamtych powojennych latach ludzie byli po prostu biedni, w sklepie Grundiga można było kupić także zestawy do samodzielnego montażu oczywiście odbiorników radiowych. Ale swoją popularność Max Grundig y, osiągnął budując takie Oto odbiornik radiowy o nazwie Heinzelmann, jeśli dobrze to czytam. Odbiornik ten powstał w roku 1947. I odniósł on od razu duży sukces. Po pierwsze, było to stosunkowo proste i niezawodne radio. A po drugie, Maxowi udało się jakoś ominąć proces jego reglamentacji i radioodbiornik był dostępny poza nią. No bo trzeba tutaj dodać, że w powojennych Niemczech prawie wszystko było reglamentowane, czyli na tak zwane kartki, no również radioodbiorniki. Już w roku 1948 firma Grundiga zatrudniała 650 osób i otrzymała oficjalną nazwę Grundigwerke GmbH. W latach 50. nastąpił fantastyczny rozwój Grundiga. Oprócz klasycznego sprzętu radiowego firma rozwijała również produkcję odbiorników przenośnych, magnetofonów, a nawet produkowała kamery telewizyjne dla potrzeb przemysłu. No i oczywiście również jak widzimy tutaj telewizory. Sprzęt audio dobrej klasy stał się ważnym punktem rozwoju firmy. W roku 1955 Grundig stał się największym na świecie producentem magnetofonów, powtórzę jeszcze raz, największym na świecie producentem magnetofonów i w roku 1957 w mieście Bayerut powstała największa na świecie fabryka produkująca magnetofony. Pod koniec dekady, w roku 1959, liczba zatrudnionych pracowników Grundiga wynosiła już 26 tysięcy. Lata 60. to kolejny okres silnego rozwoju firmy. Oprócz radioodbiorników i magnetofonów mocno rozwinęła się również produkcja telewizorów, Wróćmy tutaj do naszego zdjęcia. No i również zaczął pojawiać się sprzęt Hi-Fi. W roku 63 Rudnik wyprodukował pierwszy tranzystorowy stereofoniczny wzmacniacz Hi-Fi, a w roku 67 powstał odbiornik radiowy Hi-Fi Stereo. Dzisiaj nazwalibyśmy go Amplitunerem. Na początku dekady Grundig wybudował zakład produkcji magnetofonów w Irlandii, w Irlandii Północnej, zakład produkcji telewizorów we Włoszech oraz kolejną fabrykę magnetofonów w Bradze w Portugalii. W latach 70. telewizory kolorowe stały się również coraz popularniejsze, i Grundig mocno zaangażował się w ich rynek, w ich rozwój oraz oczywiście produkcję również rynek magnetowidów stawał się coraz większy i coraz bardziej konsumencki. Co ciekawe Grundig zdecydował się na rozwój magnetowidów formatów Video 2000. Był to dosyć ciekawy i technicznie poprawny system, ale jak się okazało, nie miał on przed sobą wielkiej przyszłości. W roku 1972 Grundig zmienił swoją nazwę na Grundig AG i stał się spółką publiczną. A tutaj widzimy znowu magnetowid systemu Video 2000 oraz właśnie kamerę, jedną z pierwszych kamer wideo jeśli chodzi o sprzęt audio, to pojawiły się magnetofony kasetowe i, i nowy sprzęt Hi-Fi, pojawiła się również nowa seria telewizorów kolorowych super SuperColor oraz co ciekawe Grundig wypuścił na rynek również kolorowy rzutnik telewizyjny, projektor o, taki jak ten, tutaj widzimy go co ciekawe to są, to nie są oczywiście żadne LCD-ki, tylko to są takie rzutniki oparte o kineskopy kolorowe yy, trójbarwne to jest taki projekt telewizyjny, oczywiście. Rzucało się to na ekran, tak jak w kinie, i można było oglądać na przykład y, materiały wideo z magnetowidu, albo po prostu telewizję. Również na rynku sprzętu audio samochodowego firma Grundy chciała mieć ugruntowaną pozycję. Sprzedaż przekroczyła wartość 2 miliardów marek niemieckich, pod koniec dekady zbliżyła się do 3 miliardów. W roku 1979 Grundig ustanowił powiązanie kapitałowe z holenderską firmą Philips, no i trzeba zaznaczyć, że w roku 1982 Grundig miał już 23 zakłady produkcyjne oraz zatrudniał Ponad 30 tysięcy pracowników. I wtedy paradoksalnie zaczęły się kłopoty z rentownością. Nie będę wdawał się w zawiłości prawne, w każdym razie w roku 84 Max Grundig postanowił udać się na emeryturę no i sprzedał firmę Philipsowi. Jednak kłopoty trwały nadal. I co prawda udało się wyprowadzić firmę Grundig na prostą finansową, ale niestety wielu pracowników zostało zwolnionych wtedy. I lata 80. to głównie rozwój techniki wideo, produkcja magnetowidów, najpierw w formatu. Wideo 2000, a później już z systemu VHS, bo rynek wymusił na Grundigu produkcję magnetowidów w tym systemie, ponieważ on jakby pozostał na rynku i stał się najbardziej popularnym. Dalszy rozwój produkcji telewizorów, oczywiście, wprowadzenie techniki 100 Hz. No i wreszcie rozwój sprzętu audio, również powstała wtedy linia produktów Fine Arts, do której jeszcze wrócimy. No, lata 90. nie były łatwym okresem dla Grundiga i również dla gospodarki niemieckiej. Po zjednoczeniu część zachodnia Niemiec musiała nadrabiać zaległości gospodarcze landów wschodnich. Z drugiej strony rynek sprzętu elektronicznego początku lat 90. ogarnęła swoista stagnacja oraz rozpoczynał się już zalew produktami z Dalekiego Wschodu. W roku 92. Grundig musiał zamknąć swoją fabrykę telewizorów w Hiszpanii, a od roku 94. rozpoczęły się finansowe i prawne zawirowania, które nie pomagały w rozwoju firmy. Grundig zaczynał ponosić straty finansowe i konieczna stała się restrukturyzacja firmy. W roku 1997 Philips ogłosił wycofanie się z kontroli nad Grundigiem no i wycofał też y, część swoich udziałów. Po dalszych trudnych negocjacjach z Philipsem udało się odzyskać 400 milionów Deutschmarek, czyli marek niemieckich, jako rekompensaty od Philipsa za poniesione straty i w roku 1990 2009, Grundig ponownie odzyskał niezależność jako firma. W tym samym roku Grundig przeniósł swoją siedzibę do Norymbergi. Postanowiono skupić się na rozwoju nowoczesnych telewizorów 100 hercowych formatu 16 na 9 oraz na rozwoju sprzętu car audio oraz sprzętu audio i telefonów. Niestety w roku 2002 banki postanowiły nie przedłużać linii kredytowych dla firmy i w roku 2003 Grundig ogłosił upadłość. W roku 2004 brytyjska firma Alba i turecka Kotz Beko przejęły dział elektroniki użytkowej Grundiga. W roku 2007 Alba sprzedała połowę swojego biznesu w firmie Kotz, tej tureckiej, za około 50 milionów. Dolarów I zachowała licencję na używanie marki Grundig w Wielkiej Brytanii do 2010 roku, a w Australii i Azji do 2012 roku. Obecnie właścicielem marki Grundig jest turecki, właśnie Cox Holding, znany z wyrobów AGD marki Beko. No i właśnie Grundig dzisiaj jest producentem głównie sprzętu AGD oraz elektroniki użytkowej, ale również sprzętu audio. Swoją siedzibę obecnie ma we Frankfurcie. Jak widzimy, Grundig przeszedł długą drogę i wreszcie wylądował na rynku urządzeń AGD. Szkoda, bo firma miała bogate tradycje. Wszystkim, którzy ją znają, kojarzy się z dobrymi i solidnymi magnetofonami, znakomitymi telewizorami no i głośnikami. A my jak zwykle w naszym cyklu przelecimy sobie poprzez lata istnienia firmy i katalogi reklamowe, jakie wydawała firma Grundig już od lat 50. i zobaczymy, przypomnimy sobie jej najważniejsze produkty. Oczywiście skupimy się głównie na sprzęcie audio, stereo i hi-fi, ale warto będzie również wspomnieć o kilku innych produktach. Zacznijmy od katalogów z lat 50. Jak już wspomniałem, lata 50. dla Grundiga to był początek szybkiego rozwoju. Oczywiście w elektronice królowały jeszcze wtedy lampy elektronowe i sprzęt audio wyglądał właśnie tak, czyli nieco inaczej niż dzisiaj. Produkowano odbiorniki radiowe, zarówno te nieco skromniejsze, jak i te całkiem duże tego typu. Niektóre modele miały nawet wbudowany gramofon. Tutaj, akurat, chyba nie ma takiego modelu, a być może gdzieś się znajdzie. To są radioodbiorniki, do dzisiaj nawet znane jeszcze. Niektóre przetrwały do dzisiejszych czasów. Ale szczytem jakościowym były wtedy tak zwane szafki muzyczne, czyli coś takiego, swego rodzaju meble, do których wbudowywano radio, wzmacniacz, gramofon, a czasem nawet magnetofon. Do szafek również były montowane głośniki, tu zazwyczaj na dole, tworząc po prostu taki cały mebel. Największymi szafkami muzycznymi z tej serii były właśnie. Szafki, które się nazywały koncert Schrank, na przykład taka oto szafka. Wzornictwo niektórych tych muzycznych szafek żywcem przypominało meble antyczne z dawnych lat, ale jak widać na fotografii, wyposażenie takiego mebla było bogate. Lata 50. to również rozwój telewizorów Grundiga, oczywiście w całości zbudowanych na lampach, no i jeszcze czarno-białych. Głównie telewizory też czasem, jak widać, lądowały dodatkowe wyposażenie szafek grających, muzycznych szafek. No i wreszcie magnetofony Grundiga. Te również przeżywały w latach 50. rozkwit. Tak one właśnie wyglądały. Co ciekawe, niektóre katalogi z lat 50., zobaczcie, tutaj mamy taki katalog, zawierają wspaniałe rysunki, bo to, to nie są zdjęcia, fotografie, tylko to są rysunki zrobione przez grafików i to są rysunki, które oddają każdy szczegół reklamowanego modelu. One się, to nie są byle jak narysowane, tylko po prostu jeśli jest model TK919, no to wszystkie te gałeczki i przyciski są w odpowiednich miejscach, także. Ciekawe, komu dzisiaj chciałoby się rysować reklamowany sprzęt audio w katalogach firmy. Lata 60. to dla Grundiga dalszy rozwój produktów, zwłaszcza technika magnetofonów bardzo się rozwijała. Grundig wybudował kilka fabryk magnetofonów nawet poza granicami Niemiec. Zacznijmy od katalogu z roku 1965. Witają nas tutaj magnetofony przenośne, tu są te fabryki pokazane. O tu mamy magnetofon przenośny, tak wyglądają modele magnetofonów TK2 i TK4. Są to magnetofony szpulowe, częściowo tranzystorowe, zasilane bateryjnie. Mamy tutaj modele TK2, TK4 i TK6. Modele te miały prędkość przesuwu 9,5 cm na sekundę. Model TK6 miał również prędkość 4,76 cm na sekundę, taką jak w magnetofonach kasetowych była później. TK2 miał tylko jedną ścieżkę zapisu, co ciekawe, natomiast TK4 miał dwie ścieżki, a TK6 był magnetofonem czterościeżkowym. Oczywiście były to nadal magnetofony monofoniczne, bo niezależnie od liczby zapisanych ścieżek, mogły one odczytywać tylko jedną naraz. Magnetofony ważyły od 3,5 do 6 kg. Druga grupa to magnetofony tak zwane stołowe, czyli nieco większe, tak zwanej Sonderklasse, klasy, czyli klasy specjalnej. Były to modele TK14, TK17 i TK27. Tu mamy 17, tam była 14, tu jest 17, a tutaj mamy TK27. To już był magnetofon stereofoniczny, z tego co widzę. Natomiast modele TK19, czyli ten tutaj, i TK23 były wyposażone w automatyczną regulację poziomu zapisu. Natomiast magnetofony z serii Meisterclass, czyli klasy mistrzowskiej, yy, czyli modele np. TK40, TK41 i TK42, chyba, tak? Nie, TK42 nie mam akurat, yy, miały one już zupełnie przyzwoite parametry, np. pasmo przenoszenia od 40 Hz do 18 kHz przy prędkości 9,5 cm na sekundę oraz dynamikę. 50 dB. Pamiętajmy, że były to magnetofony zbudowane głównie na lampach i nadal monofoniczne oprócz jednego tamtego, czyli dwu- i czterościeżkowe. No i wreszcie modele TK46 i TK47 to były już magnetofony stereofoniczne. TK46 był. Czterościeżkowym magnetofonem, a TK47 był dwuścieżkowym, czyli był tak, takim już klasycznym magnetofonem stereo. Mogły one odtwarzać taśmy stereofoniczne, miały dwa osobne tory odtwarzania i zapisu, z tym, że model TK46 miał dwukrotnie większy czas zapisu, bo miał y, cztery ścieżki. Do tych magnetofonów Grundig oferował również dodatkowe wyposażenie w postaci mikrofonów, słuchawek, statywów, a także nawet była przystawka do sterowania rzutników przezroczy. Natomiast w katalogu z roku 1967 Znajdziemy już bardziej swojsko wyglądające magnetofony, czyli na przykład model TK140, który był produkowany w Polsce na licencji Grundiga pod nazwą ZK140. Ten akurat chyba jest już tranzystorowym magnetofonem, bo jest w wersji Deluxe. Myśmy mieli model lampowy. Były też magnetofony TK125, na przykład, również chyba Unitra produkowała taki magnetofon. No i kilka innych, które nie wiem dlaczego nie były już przedmiotem licencji, a też były fajne. Były też modele przenośne, czyli TK, tutaj mam jeszcze modele inne Grundiga, były modele przenośne, nowsze, takie jak TK2200. No, i TK6 nam już znany w wersji luksus. No, i pojawiły się też modele magnetofonów kasetowych. Pamiętajmy, że Philipsowska kaseta Compact pojawiła się już na początku lat 60., zatem mamy model C100L, który przypomina trochę nasz magnetofon Maja oraz magnetofon C200 pracujący w pozycji pionowej. W innym katalogu z roku 1960. Siódmego. Znajdziemy wzmacniacze firmy Grundig, wzmacniacze tranzystorowe z serii SV, na przykład model 40. Podobny wzmacniacz prezentowałem Wam kilka lat temu na kanale, też tam chyba go naprawiałem. Link macie na ekranie. Co ciekawe, były to wzmacniacze całkowicie tranzystorowe, podobnie jak tuner RT40M, będący kompletem do SV40. Wzmacniacz SV40 miał moc 2x15W, a mamy tu jeszcze model chyba SV80. Tak, tu jest 80, który miał moc 2x30W. No i były też modele pośrednie SV50, taki właśnie naprawiałem w odcinku. Ciekawym produktem było radio ze wzmacniaczem tak ono wyglądało czyli stereofoniczny tranzystorowy Amplituner, który się nazywał HF500. Jego konstrukcja była Trochę nietypowa wzorniczo, no bo stawiało się go tak jak widzicie tutaj, czyli w pozycji pionowej. Odbiornik miał zakresy fal długich, średnich i krótkich oraz oczywiście zakres UKF-u, a wzmacniacz miał moc 2x15W. Oczywiście amplituner odbierał już audycje stereofoniczne na zakresie UKF-u, co w latach 60. nie było takie oczywiste, zwłaszcza, że HF500 był produkowany w całości na tranzystorach. Dlatego należy go traktować jako bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, sprzęt audio. No i jak widzicie, nadal można kupić, było szafki muzyczne tego typu, zawierające radio, wzmacniać gramofon i głośniki. Co ciekawe, Grundig korzystał tutaj z gramofonów firmy Dual, a nie ze swoich, ponieważ nie produkował własnych. Pojawiła się również seria głośników, zestawów głośnikowych hi Box. Na razie wyglądają one dosyć topornie, ale parametry mają już niezłe. Flagowe zestawy LS80, tutaj będą dalej, o mocy. 40W i pasmem przenoszenia od 35 do 20 kHz są już dosyć okazałe, tak to wyglądało. Na tylnej stronie jednego z katalogów znalazłem zestaw flagowy audio, tutaj nie mam go, czyli szafkę muzyczną Studio 50. No i właśnie zestawy LS80 jako taki wtedy flagowy zestaw sprzętu Hi-Fi. No i wkraczamy w lata 70. Niestety sprzętu w tych latach było tak dużo, że nie da się już opowiedzieć o latach 70. jednym tchem i musimy podzielić to na poszczególne jakby okresy. Zacznijmy od katalogu z roku 71, bo tutaj znajdziemy kilka interesujących rzeczy. Lata 70. to oczywiście złote lata dla firmy Grundig i jak już wiemy, nie tylko dla niej, bo w dekadzie lat 70. większość firm produkujących sprzęt audio no miało w swojej ofercie, najbardziej chyba fantastyczne i okazałe sprzęty, a także oferta rynkowa była wtedy. Najbogatsza. Dla Grundiga, oczywiście, był to nie tylko sprzęt audio. Rozwinął się bardzo rynek telewizorów oraz sprzętu wideo. Powstała seria wspomniana już wcześniej SuperColor, to są telewizory oczywiście. Rozwinęły się magnetowidy standardu Video 2000, uzupełnione o amatorskie kamery i wyposażenie dodatkowe. Bardzo rozwinął się rynek magnetofonów kasetowych Grundiga. I w modelach widocznych w tym katalogu można dostrzec kilka znanych kształtów, takich na przykład jak kaseciak 235, kaseciak 2500 i inne produkowane, tak jak wspomniałem, jako licencyjne przez Unitred. Mamy właśnie taki radiomagnetofon 2500, na pewno go znacie. Jest też kilka innych modeli magnetofonów u nas już nieprodukowanych. Mnie na przykład zawsze bardzo podobał się, zaraz chyba będzie, o właśnie... Ten model i ten model, czyli to jest model CN730. Właściwie nie wiem dlaczego mi się tak podobał, bo nigdy go nie widziałem na żywo, tylko właśnie w katalogach, ale no, urzekł mnie swoim, swoim designem. Tutaj na tym zdjęciu w głębi widać zestaw grający z gramofonem. Jest on umieszczony na takiej fajnej podstawie, z takim okrągłym talerzem metalowym. No i też taka podstawa zawsze robiła na mnie duże pozytywne wrażenie. Magnetofony szpulowe przeszły. Sporą metamorfozę, jak widzicie, od lat 60. Mamy stereofoniczne modele magnetofonów. Tu jest akurat model TK545, już się nazywa Hi-Fi Stereo. Tutaj mamy model TK745. Jeszcze niedawno byłem posiadaczem takiego magnetofonu, ale już go nie mam. No i był jeszcze magnetofon, chyba 845, tak. Tak on wyglądał bardzo fajnie, hajster już miał dwa wskaźniki, zauważcie. No i Grundig produkował też wiele modeli odbiorników do samochodu, które cieszyły się dobrą opinią kierowców. No i odbiorniki przenośne były też ważną, jakby działką produkcji Grundiga. Takie oczywiście odbiorniki nie są dla nas zapewne fascynujące, ale myślę, że warto o nich wspomnieć ze względu na słynną serię satelit. Były to odbiorniki wielozakresowe, dobrej jakości, specjalnie przeznaczone dla użytkowników, którzy lubili sobie poszperać po skali radiowej, no, zwłaszcza na zakresie fal krótkich. Odbiorniki te miały rozszerzone możliwości strojenia i polepszoną czułość. No i bardzo znanym takim modelem był właśnie. Tutaj pokazywany satelit 2000. W kolejnych latach seria satelit bardzo się rozwinęła technologicznie. Być może jeszcze pokażę Wam kilka hmm. zdjęć kolejnych, jakie produkowano w kolejnych latach. Były też większe odbiorniki, takie na przykład jak te, to były już odbiorniki stereofoniczne, na których z kolei większą uwagę poświęcono dobrej jakości dźwięku. No i tutaj mamy taki właśnie przykład odbiornika Stereo Concert Boy. 1000. W dziale Hi-Fi pojawiły się okazałe modele amplitunerów e, stereofonicznych z takim jeszcze klasycznym wyglądem odbiorników radiowych, na przykład modele RTV700, tutaj mamy RTV701, tutaj z kolei mamy zestaw Studio 1600, składający się z radioodbiornika, gramofonu i wzmacniacza, no właśnie umieszczonego na takiej efektownej podstawie, która zawsze mi się podobała, metalowa. No i wiadomo, że początek lat 70. to próby spopularyzowania kwadrofonii. Grundig również wziął udział w tej próbie popularyzacji no i wyprodukował odbiornik taki właśnie jak ten, który się nazywał RTV. 1040 HiFi. Amplituner miał wzmacniacze o mocy 4x25W, czyli 4 osobne wzmacniacze w trybie kwadro i 2x30 w trybie stereo. Jest on wyposażony w dekoder płyt CD4. Ale tuner, z tego co wiem, nie mógł odbierać audycji radiowych w trybie kwadro, tak mi się przynajmniej wydaje, być może się mylę. No, wygląd ampli jest bardzo ciekawy i nawiązuje, moim zdaniem, trochę do stylizacji urządzeń, ówczesnych urządzeń firmy Bank Olufsen, ale również ma trochę swojego charakteru. Podobny design ma już stereofoniczny tylko odbiornik, ten tutaj, który się nazywa RTV 1020 HiFi o mocy 2x50W oraz skromniejszy. RTV 820, tutaj go mamy, o, mocy, o mniejszej mocy 2x15W. No i zestawy głośnikowe. Nadal królują serię Box i hi Fi Box. Ciekawymi zestawami o charakterystycznym dla firmy Grundig są takie zestawy w kształcie kuli, takie jak na przykład Box 111, Box 210, oraz również takie wiszące, tym razem kule tu gdzieś dalej były. Były też takie wiszące kule, które po prostu na kablach wisiały, a tutaj ich akurat nie ma. No i słynne zestawy Audiorama. Tutaj mamy akurat zestaw Audiorama 4000, do których jeszcze pewnie wrócimy. Pojawiły się również zestawy HiFi Box 306, 303 oraz 706, takie zaokrąglonymi Rogami. No, jest to bardzo dobra seria, i mogę coś o tym powiedzieć, bo do dzisiaj mam kilka z tych zestawów i sprawują się one bardzo dobrze. Również zestawy audio Prisma, tu gdzieś chyba dalej miałem, o, te, te zestawy leżące audio Prisma, te z rozpraszaczem takim, takim plastikowym dla głośnika wysokotonowego, są bardzo ciekawym wyborem, nawet dzisiaj. Oferta, jak widzicie, była bardzo ciekawa. No później jeszcze, jakbyście zaglądali do dalszej części katalogu, to znajdziemy bardzo klasycznie wyglądające szafki muzyczne. No jak na lata 70., to bardzo oryginalna oferta, musicie przyznać. No i trochę już chyba przestarzała. Katalog z roku 1972 nie przyniósł jakichś rewelacyjnych zmian w ofercie, ale można w nim zobaczyć inne produkty Grundiga. Nadal produkowany jest ten pionowy amplituner, czyli HF 550 HiFi, tutaj prezentowany wraz z magnetofonem TK248 i kulowymi zestawami HiFi Boxen 210. Tutaj mamy z kolei amplituner RTV 900 w wersji białej oraz Gramofon Grundiga, już, znaczy on już jest sygnowany Grundigiem, ale dalej przypomina mi trochę zestawy Duala. Wśród głośników mamy dosyć ciekawy model Box 208 w kształcie takiego płaskiego walca oraz małe sabufery. Tutaj widzicie takie małe sabufery, które się nazywały Bass Boxen 403. Audiorama osiągnęła już liczbę 7000 i jak widzicie, była produkowana zarówno w formie na statywach, stojącej, jak i w formie wiszącej. No i przeskakujemy już pod koniec lat 70. do katalogu z roku 79. Mamy tutaj masę fajnie wyglądającego sprzętu, dosyć ciekawej stylistyce. Jest ona z jednej strony taka trochę plastikowa, ale z drugiej dosyć dobrze to wszystko jest wykonane I w sumie prezentuje się nieźle A przede wszystkim oryginalnie Mnie taka stylistyka się podoba Ale muszę pamiętać o tym, że no w sumie nigdy nie widziałem nie, nie miałem czegoś takiego U siebie na żywo I na przykład nie wiem jak by to wyglądało Po kilku latach użytkowania Dlatego moja percepcja może być trochę zaburzona Z tego powodu, jeśli można tak powiedzieć No ale musicie przyznać, że ta stylistyka Może się podobać Ona jest taka naprawdę grundigowa taka Żadna inna firma chyba nie miała takiego designu Wydaje mi się, takiego dosyć oryginalnego, takiego trochę zabawkowego, a jednocześnie zahaczającego o profesjonalizm. No i dochodzimy tutaj do zestawu Studio 3010. Jest to gramofon, znowu gramofon Duala. Mamy magnetofon kasetowy oraz odbiornik radiowy ze wzmacniaczem o mocy 2x20W. Radio ma na zakresie UKF programator dla sześciu stacji. Zestawów takich jak ten jest rzeczywiście więcej. Niektóre są tylko z gramofonami, niektóre z magnetofonem i gramofonem. Najwyższym modelem z tej serii jest chyba RPC-650TP. To jest coś takiego. Ze wzmacniaczem o mocy 2x30 W jest tuner z cyfrowym już odczytem częstotliwości, gramofon duala oraz stereofoniczny magnetofon kasetowy. No i bardzo bogate, jak widzicie, wyposażenie, łącznie z pilotem zdalnego sterowania. Ciekawym modelem jest też XPC. Tutaj mamy gdzieś dalej. No tu są jeszcze, jak widzicie, odbiorniki takie bardziej klasyczne takie amplitunery, które się nazywały wtedy receivery R25 i R35. Tutaj mamy model R45, też taki z charakterystyczną grundigowską skalą. No i jest tych modeli tutaj masa. R48. Tutaj mamy z kolei taki receiver RC60, do którego dedykowane są 850-tki, Boxen. Tutaj mamy kolejne receivery, amplitunery tu jest amplytuner ze zdalnym sterowaniem no zobaczcie jak oferta była bogata wtedy no i tutaj mamy właśnie taki hi-fi pre saver to jest nie re saver a pre saver a nazywa się tak dlatego, że on nie miał wzmacniaczy mocy nie miał końcówek mocy i był przystosowany do Współpracy z aktywnymi kolumnami, czyli kolumny miały wzmacniacze w sobie, a on był miał tylko przedwzmacniacz i sterował kolumnami. Oczywiście wszystko odbywało się tak samo, była regulacja głośności i tak dalej, ale nie było w środku wzmacniaczy. Jak widzimy, za to było sporo wyposażenia nowoczesnego już jak na ówczesne czasy. Wyświetlacze, o tu mamy właśnie pokazane te aktywne kolumny. Tu mamy akurat kolumny Active Box 40 i Active Box 50. Mamy z kolei um, już. Zwykłe pasywne kolumny. Zobaczcie te właśnie kolumny. To jest najlepszy okres dla głośników firmy Grundig. Są modele pasywne, są modele aktywne. Są zestawy Audi Rama 8000 o mocy już 80 W. Kule mają tej średnicę 32 cm aż. No i są też modele aktywnych zestawów w takiej wersji Professional, czyli te zestawy Professional miały takie charakterystyczne obręcze aluminiowe wokół głośników. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo chciałem coś powiedzieć o tej serii zestawów głośnikowych Grundiga. Otóż miałem do czynienia z wieloma modelami z tej serii. Mówię tutaj o serii Hi-Fi Box, tej z zaokrąglonymi rogami, co wam przedtem pokazywałem, oraz serii Hi-Fi Box Professional. Muszę wam powiedzieć, że mimo swojego sędziwego wieku, kolumny te do dzisiaj zachwycają mnie swoim dźwiękiem. Dotyczy to zwłaszcza serii Professional, ale zwykła seria tych Hi-Fi Boxów jest bardzo dobra. Miałem i nadal mam u siebie takie modele jak np. Na przykład Box 706, 550B, 506AutoPrisma, 650. -tki. Mam też mikroboxy 320 oraz kilka modeli Professional przewinęło się przez mój warsztat. To są bardzo solidne i zawsze dobrze grające kolumny. Mają one bardzo dobre wyrównane brzmienie. Są to głównie lub nawet wyłącznie kolumny w obudowach zamkniętych. Mają one bardzo dobry bas, bardzo dobre niskie częstotliwości. Nawet te mniejsze zestawy mają też dobry środek i wyrównane pasmo. No, w sumie nie spotkałem żadnych kolumn z tej serii, które byłyby jakieś wyjątkowo słabe, wyjątkowo źle brzmiące. No i oprócz tego są to niezwykle trwałe zestawy. W wiek 50 lat nic złego im nie robi. Zawieszenia głośników i same obudowy nadal się trzymają. Jeśli ich nie będziecie katować i trzymać w wodzie, no to wytrzymają jeszcze kolejne 50 lat. No pewną wadą tych zestawów pasywnych może być to, że są to zestawy czteroomowe. Wszystkie, chyba jak jeden mąż, wszystkie mają taką impedancję. Natomiast zestawy aktywne Grundiga, takie jak na przykład te tutaj, które spotkamy w tym katalogu, no nie są już takie fajne. To znaczy, sama ta część głośników i obudowy są równie dobre jak tamte, ale już wzmacniacze te wbudowane nie są moim zdaniem najlepsze. Po pierwsze, no, łatwo się psują. Po drugie, psują one trochę, moim zdaniem, brzmienie zestawów. Po prostu w wersji pasywnej głośniki Grundiga, te klasyczne, grają znacznie lepiej. Oczywiście, jeśli napędzimy je przyzwoitym wzmacniaczem. To tyle o głośnikach. Wracamy do naszych katalogów. A warto to zrobić, bo rok 1979 przynosi nam nowe modele magnetofonów szpulowych Grundiga. Mamy model TS 945. No i od razu tutaj przy okazji muszę was przeprosić za jakość yy, zdjęć, jak widzicie, bo są one czasem dosyć ciemne. No niewiele tutaj widać. Mam nadzieję, że w kamerze to lepiej widać. No takie mam niestety kopie katalogów. Nic na to nie poradzę. Czyli mamy modele 945 szpulowe oraz mamy Również model TS-1000. Widzimy, że on miał już wymienne bloki głowic. Miał zdalne sterowanie, co prawda przewodowe. Miał miękką mechanikę, oczywiście, tak on wyglądał. I był zdolny do założenia tych dużych szpul 27 cm. Był wyposażony w trzy prędkości przesuwu taśmy, ale niestety bez małej studyjnej. Miał trzy silniki. Był to magnetofon stereofoniczny, czterościeżkowy ale była też wersja dwuścieżkowa lub też taka, która mogła odtwarzać taśmy nagrane na dwóch ścieżkach Pasmo przy prędkości 19 cm na sekundę wynosiło 20 kHz, czyli bardzo dobrze a dynamika 66 dB Można było zamówić także magnetofon w wersji Dolby i wtedy dynamika wzrastała do 74 dB, a więc zupełnie już przyzwoicie No miałem okazję kiedyś naprawiać ten magnetofon w wersji chyba czterościeżkowej a raczej asystować przy jego naprawie, i przy tej okazji trochę go przetestowałem. No i muszę powiedzieć, że jego dźwięk oraz jego klasa wykonania nie przekonała mnie. No owszem, jest to dosyć solidny sprzęt, ale na przykład do rewoksów wiele mu brakuje. Przechodzimy do magnetofonów kasetowych. Tutaj jest też fajnych kilka modeli, no, wyglądających niezwykle uroczo. No jak wiecie, to ja bardzo lubię te kasetowe magnetofony Grundiga z tego okresu, nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się podobają. Tam był model, yy, przed chwilą mieliśmy model 510, taki prościutki, Chyba nawet monofoniczny, albo może już stereo, nie wiem. Tu mamy chyba już stereo, bo ma system Dolby, więc chyba nie mono. Yy, mamy magnetofon CN830, również z układem Dolby. Mamy też 930, jak widzicie, trochę większy, taki już bardziej okazały. No i model 1000, taki już dosyć poważnie wyglądający, który posiada już miękką mechanikę. Tamte magnetofony miały takie mechaniczne jeszcze klawisze, a ten ma już, jak widzicie, takie. Elektryczne przyciski, ale nadal ma tylko dwie głowice. Są też modele kaseciaków, które mają już obudowę przystosowaną do umieszczenia w wieży, czyli takie klasyczne na dzisiejsze czasy magnetofony z, z płytą czołową, które stają się powoli coraz bardziej popularne. Tu mamy model CNF300. Również z układem Dolby, a tutaj mamy model CNF350B z takimi fajnymi mechanicznymi wskaźnikami wychołowymi, wyświetlaczem cyfrowym. Czy ja tu dobrze widzę? To był wyświetlacz cyfrowy, tak, tu jest wyświetlacz cyfrowy, zobaczcie. No i oczywiście z systemem Dolby. Na koniec, bo o latach 70. można było opowiadać bez końca. Zajrzyjmy sobie trochę do wcześniejszego katalogu z roku 77 po to aby po pierwsze zobaczyć, podglądnąć jak zbudowane były zestawy głośnikowe w kształcie kuli. Tutaj widzimy taką kulę ze zdjętą górną pokrywą. No i widać od razu, że nie było to wykonanie byle jakie. Te głośniki wyglądają naprawdę bardzo solidnie tutaj. To są takie same głośniki jak w tych dużych, normalnych kolumnach, tylko tutaj sprytnie umieszczone w kuli. Sama konstrukcja także wydaje się dosyć solidna, więc te głośniki musiały bardzo dobrze grać. Niestety nie było mi dane tych, posłuchać tych dużych systemów y, typu Audiorama 8000. Słuchałem tylko tych małych zestawów, ale i tak te małe brzmiały zupełnie przyzwoicie. Po drugie zajrzałem tutaj, aby nacieszyć oko wspaniałym dla mnie designem ówczesnych amplitunerów i zestawów muzycznych. Ja mówię cały czas o tym charakterystycznym designie gruntowskim. Zobaczcie, przefajnie to wygląda. Te wszystkie amplitunery, zobaczcie, no, po prostu te zestawy muzyczne. Szkoda, że nie miałem niczego takiego jeszcze do naprawy. Jak coś macie, to chętnie przyjmę. Zobaczcie, tutaj zamiast gramofonu, po prostu wymyślono, że umieszczą po prostu. Taki magazyn dla kaset. Mamy tutaj tylko radio, wzmacniacz, magnetofon kasetowy i zamiast gramofonu mamy magazynek dla kaset. A tutaj z kolei mamy gramofon, a nie mamy magnetofonu. I chyba z tego co wiem, to ten magnetofon można było tutaj włożyć. No i dalsze zestawy. Zobaczcie. Super to wygląda, naprawdę. Znowu mamy ten kwadrofoniczny model 1040, który tam oglądaliśmy. No bardzo ładny design. Te zestawy z gramofonem i magnetofonem też mi się podobają. Mimo, że nie lubię ogólnie takich zestawów, to te naprawdę mi się podobają. Lata 80. rozpoczynamy od katalogu z roku. 1980, a tam mamy zupełnie nową serię sprzętu stereo. Niestety zdjęcia w tym katalogu też są takie dziwne jakieś. Po pierwsze ciemno, a po drugie w takiej dziwnej kolorystyce, ale musimy to jakoś przełknąć. Już na okładce widać, że mamy inny wystrój sprzętu. Już przeminął ten, ten styl Grundiga, o którym wspominałem. Mamy taki bardziej elegancki i jednocześnie bardziej surowy wygląd. Tutaj mamy więcej już pokazane, jak ten sprzęt będzie wyglądał. Tu mamy jeszcze oczywiście opis technologii nowych. Tu mamy tuner i wzmacniacz. Już trochę zradziłem, jak to będzie wyglądało. Zaczynamy od tunera radiowego T5000. Jest to nowoczesny, jak na ówczesny lata odbiornik. Wyposażony już w mikroprocesorowe sterowanie, syntezę częstotliwości i oczywiście jej cyfrowy odczyt. Odbiornik ma zakresy fal długich, średnich oraz oczywiście zakres FM stereo. Ma on również programator, jak widzimy, można zaprogramować do 30 stacji. Jego parametry są naprawdę niezłe jak na tamte lata. Są też modele tunerów T3000, tutaj akurat w wersji czarnej, bardzo ładnie też wyglądający. No, i T1000 już bez cyfrowej obsługi. Kolejnym urządzeniem z tej serii jest przedwzmacniacz XV5000. Jest on wyposażony w przedwzmacniacz gramofonowy, również dla wkładek typu MC, wejście dla tunera oraz dwie pętle magnetofonowe. Jest oczywiście barwa dźwięku aż czteropunktowa, jak widzicie. Cztery gałki. Częstotliwości 40 Hz, 300, 2500 oraz 16, czy 10, nie widzę. 16 kHz. Ma on również regulowany filtr, nazywa się tutaj kontur. Coś podobnego jak stosowano we wzmacniaczach Yamaha. Do preampu musiał być do kompletu jakiś, oczywiście, wzmacniacz. I mamy tutaj model A5000, czyli końcówkę o mocy 2x120 W na 4 ohmach i 2x80 na impedancji 8 ohmowej. Co ciekawe, ta końcówka ma pokrętło. Czułości oraz trzystopniowy limiter mocy, a nawet filtr Sapsonic, jak widać. czy nie jest to taka czysta końcówka mocy. Można było jej chyba używać nawet jako osobnego wzmacniacza, wydaje mi się. Jest też wzmacniacz zintegrowany, oznaczony jako V5000. O mocy 2x70W. On jest trochę podobny konstrukcyjnie do tego przedwzmacniacza. Tylko ma oczywiście wbudowane końcówki mocy. No, po prostu łączy on cechy. Obu przed chwilą opisywanych urządzeń w jednej obudowie. Inne modele wzmacniaczy to V2000 w czarnej takiej stylistyce o mocy 2x50W oraz V1000 oraz jeszcze tutaj V1000 2x40W już na szczęście bez tego konturu. Ten chyba też nie miał tego loudnessu regulowanego. No i do takiej samej obudowy, do podobnej obudowy udało się wcisnąć cały amplituner, czyli model R3000 to znaczy upchnięto tam tuner 3000 i wzmacniacz o takim samym numerze. No nie zabrakło również amplitunerów oznaczonych R 2000, takich jak tutaj widzicie oraz R 1000. Ten już jest w czarnej stylistyce. Do tej serii wyprodukowano również magnetofony kasetowe, czyli na przykład modele CF 5500. One tak troszeczkę nawiązują do tej poprzedniej stylistyki, na przykład te klawisze moim zdaniem. Mamy też model CF5000, nieco uproszczony. No, tworzą one razem z poprzednio opisywanymi tunerami i wzmacniaczami efektowne zestawy wieżowe. No, taka była wtedy moda. Później w tym katalogu chyba te zestawy są pokazane. Tutaj mamy znowu magnetofon szpulowy, który już widzieliśmy. Magnetofony szpulowe 945 i 925 oraz TS1000. Co ciekawe, mamy tutaj gramofony Grundiga. Które już trochę mniej przypominają duale, czyli modele PS4000, PS3000 oraz 2000. Co ciekawe, wszystkie są z prostym ramieniem. Mamy zestawy tak zwane rakowe, czyli mamy tak zwane statywy, stojaki raczej do sprzętu. Tak to wygląda. Można było sobie umieścić na takiej podstawce, zobaczcie, sprzęt. Lub oczywiście umieścić go w szafce, tak jak widzicie tutaj. Bardzo sprytnie z tym gramofonem, bo nie trzeba sięgać do góry. Tu mamy kolejne zestawy wieżowe, tak jak Wam mówiłem, złożone z tych opisywanych wcześniej elementów. Bardzo fajnie to wygląda, zwłaszcza w wersji czarnej, moim zdaniem. A tu mamy wersję mini urządzeń, czyli to są urządzenia o mniejszej szerokości, tylko 27 cm i wysokości jednego modułu 55 mm. Do tej serii należał na przykład tuner MT100, tak jak widzicie, odbierający tylko zakres UKF-u, co ciekawe, przedwzmacniacz MXV100. Taki bardzo prościutki, ale bardzo fajnie wyglądający. Do tego był wzmacniacz mocy, ale zobaczcie, on już miał też szerokość 27 cm, ale miał podwójną wysokość, czyli nie 55, tylko 110 mm. I moc 2x75W na 8 omach. Przepraszam, 2x50W na 4 ohmach i 2x35 na 8. Tutaj mamy z kolei zestaw receivera, czyli amplituner, również o podwójnej wysokości. No i magnetofon a właściwie dwa magnetofony MCF 600 i MCF 500, taki ten trochę podobny do naszej małej etiudy jest. Tutaj mamy z kolei również magnetofon kasetowy, ale tym razem ma on kieszeń z prawej strony i nazywa się MCF 100. No i wracamy do zestawów. To jest już znany wam zestaw XPC 6500 TP, czyli to jest zestaw bez wzmacniaczy, przystosowany do współpracy z kolumnami aktywnymi. To jest kolejny zestaw grające RPC 3000, 2000, to sobie ominimy. no i wreszcie kolumny, tutaj też zaszły pewne zmiany, bo jak widzicie, te kolumny wyglądają już nieco inaczej, one są z takimi jakby daszkami na górze i na dole, moim zdaniem trochę zepsuli im tym wygląd, ale one są nadal bardzo fajne, wydaje mi się, że też kilka z tych zestawów słyszałem już i też grają bardzo ładnie, co prawda, jak wiecie, ja nie lubię kopułek średniotonowych, ale tutaj w tych grundikach jakoś to nie boli, Tutaj mamy nowe zestawy aktywne. Wiem, że mało co widać tutaj, ale mamy zestawy XSM3000. To są aktywne, duże takie dosyć duże głośniki. Tu mamy zestawy 2000 również ze wzmacniaczami w środku. I tu mamy już chyba pasywne zestawy, czyli XM1500 oraz mm, XM600. Te mniejsze to są 600. -ki. A tutaj mamy całkiem małe, dwudrożne zestawy XM400. One wszystkie, chyba, są czteroomowe, z tego co pamiętam. Tak? I tutaj mamy z kolei zestawy w wersji pasywnej, te duże, czyli już bez wzmacniaczy, ale przyznam się, że tych dużych zestawów to ja nigdy nie słuchałem i nie wiem, jak one brzmią. Przypuszczam, że dobrze, ponieważ tu również są obudowy zamknięte i podobne przetworniki, zatem myślę, że tego. Nie zepsuli. Tutaj mamy mniejsze modele, czyli M600, M800 i co ciekawe zestaw FL10, który charakteryzował się tym, że był bardzo płaski. Mimo dużych wymiarów płyty czołowej miał głębokość zaledwie 12 cm. No jest też nasza wersja tych ty Hi-Fi Boxen, jeszcze z tymi zaokrąglonymi e, rogami. Bardzo ją lubię, to, są, to jest chyba najlepsza wersja. 650B naprawdę są rewelacyjne. Te kolumny mam do dzisiaj, one stały, pamiętacie, kto ogląda moje odcinki, to widział, że miałem takie szare kolumny, one tutaj stały jeszcze przed rewoksami na moim warsztacie i na nich słuchałem wszystkiego. No i mam też te zestawy 320, te malutkie i naprawdę są bardzo fajne i czasem ich używam tutaj do odsłuchu i może nie testuję na nich wzmacniaczy, ale mam jedne takie zestawy podłączone do komputera i też brzmią bardzo fajnie. Pierwsze strony katalogu Grundiga z roku 1984 witają nas modelem odtwarzacza CD. I jest to model CD7500. Była to już oczywiście era techniki cyfrowej w sprzęcie audio. Wszystkie firmy zaczęły na wyścigi wypuszczać swoje modele. Odtwarzacze CD, ale akurat ten odtwarzacz, jego konstrukcja oparta była o model CD-73 firmy Marantz, na pewno go znacie, jeśli oglądacie moje, mój kanał. No głównie chodzi tutaj o tą część mechaniczną, wysuwającą się z całym mechanizmem i z płytą natomiast ta część jest już zmieniona. Mamy wyświetlacz i zwykłe przyciski. Pamiętamy, że w Marancu nie było w ogóle wyświetlacza, tylko były te diody. No, można też przy okazji zauważyć nieco inną, inny design, zmianę designu sprzętu Audio Grundiga. Wzornictwo, moim zdaniem, nieco się uprościło, tutaj mamy więcej elementów właśnie z tej serii. Pojawiło się wiele takich drobnych przycisków na płytach czołowych, na przykład w tunerach. Sporo nowych światełek, wyświetlaczy i tak dalej. Nie wiem jak Wam, ale mnie taki wystrój mniej się podoba niż te wszystkie poprzednie. No dobrze, ale jak, jakie modele są oferowane? Otóż mamy tuner T7500 całkowicie cyfrowy, bez jednej gałki, jak widzicie. Gałki za to ma przedwzmacniacz XV7500. To jest magnetofon kasetowy, w co trudno uwierzyć. Ma on wysuwany całkowicie mechanizm, czyli ta środkowa część całkowicie wyjeżdża. O, tutaj ta, mamy, tak jak tu widzicie. Ma układy Dolby B i C oraz pasmo przenoszenia do 18 kHz, więc to nie jest taki zły magnetofon. Bardzo podobna seria, ale już oznaczona jako 7200. Tu jeszcze mamy amplituner R7000 500 oraz magnetofon CF7400, już taką klasyczną szufladą, chyba, bez wysuwanego całego mechanizmu. Tu są te elementy, o których już opisywałem. Mamy serię 7200. Składała się ona z tunera wzmacniacza o mocy 2x50 W oraz magnetofonu kasetowego. Tutaj akurat mam jeszcze gramofon. Są też skromniejsze modele z serii 7000. Nie będę tutaj ich szczegółowo opisywał, warto tylko wspomnieć jeszcze o amplitunerach z magnetofonem kasetowym, co ciekawe, czyli o modelach RCC... 2000 i RCC 2500 TV w tych sprzętach również, magnetofona, właściwie jego mechanizm wyjeżdżał do przodu, tutaj, cały ten. Moduł odtąd dotąd wyjeżdżał, tak jak w magnetofonach kasetowych. Wyobrażam sobie, jak trudno było coś takiego serwisować. No, innym odtwarzaczem Grundiga z tego okresu jest model CD30. Była to po prostu kopia modelu CD100 Philipsa ze znaczkiem Grundiga. Mamy tutaj z kolei wersję MIDI, czyli takie podobne wzorniczo urządzenia, ale o mniejszej szerokości. Też taką dosyć zgrabną wieżę tutaj mamy. No i dochodzimy do gramofonów. Nie wyglądają one już jak duale. Mamy modele PS3600, mamy, tutaj, mamy, tutaj mamy modele PS5600 i 6000 oraz znany już nam PS30 z ramieniem tangencjalnym. W dziale głośnikowym, tutaj, dziś mam, tutaj są kolejne gramofony, o właśnie PS2600 jeszcze jest. Przejdźmy do działu głośnikowego. Bo tutaj pojawiły się dwa kolejne, tak jak mówiłem wcześniej, modele głośników monolit. Obok znanego już nam Monolita 190 i 120 mamy Monolita 90. Jak widzimy, tutaj widać nawet, że ma dwa ufery, średniotonowy i wysokotonowy. Wyglądają już one bardziej tradycyjnie. A tutaj jeszcze zobaczcie, tak wyglądał Monolit 190. Tak uchwycony trochę z boku i od góry. Wyglądał no po prostu jak jakiś pomnik wręcz. No i miałem tu gdzieś jeszcze Monolita 60, to był taki. Mały, mniejsza kolumna aktywna, ale wyglądająca również dosyć tradycyjnie. Oczywiście wszystkie te zestawy monolith są to zestawy aktywne, przypominane, mają swoje wzmacniacze. A tutaj mamy jeszcze jak zwykle kilka popularnych wtedy wież, złożonych z urządzeń, które już opisywałem. A skoro jesteśmy na początku lat 80., to chciałbym jeszcze wspomnieć o zestawach aktywnych z serii Monolith Grundiga, bo to jest dosyć ciekawa seria, były to, jak widzicie, bardzo duże, wysokie kolumny, aktywne. Było kilka modeli z, tego, z tej serii, ale najbardziej okazałymi są Monolity 190, bardzo duże kolumny aktywne, czterodrożne, z ośmioma głośnikami niskotonowymi, siedmioma średniotonowymi i siedmioma Twitterami, Łączna moc wzmacniaczy Tutaj wynosi 160 watów, a pojemność obudowy wynosi 100 litrów. Jak widzimy, są to zestawy takie bardzo wysokie, bardzo szerokie, ale niezbyt głębokie. Wyglądałem jak taki postument. Wymiary to 192 cm wysokości, 68 z szerokości i tylko właśnie 17 cm głębokości. Tutaj mamy jeszcze zestaw monolit 120 który jest maskownicą, ale tutaj go mamy bez maskownicy. To jest trochę mniejszy, w wysokości 120 cm zestaw ma tylko cztery ufery, ale chyba o tej samej średnicy, siedem głośników średniotonowych i siedem wysokotonowych. No i też jest mniej więcej ma te same proporcje, co tamten być może jest trochę mniej Cienki, to znaczy ma większą głębokość. W tej serii były jeszcze, z tego co pamiętam, Monolity 90 i Monolity 60 to były takie już bardziej klasyczne, mm, też kolumny aktywne, duże, ale z pojedynczymi uferami, już, czy z podwójnymi, nie pamiętam, no w każdym razie nie miały już siedmiu głośników wysokotonowych, siedmiotonowych, tylko po jednym normalnie tak jak zwykłe kolumny, ale też nazywały się. Monolit. Przy okazji, kiedy już jesteśmy też w latach 80., to pokażę Wam kolejne radia przenośne Grundiga z serii Satelit. Tutaj mamy taki model 3400. Zobaczcie, wygląda to jak radiostacja już po prostu. Jest cyfrowy odczyt częstotliwości. Tych manipulatorów jest ogromna liczba, a jeszcze większą liczbę miał ten oto odbiornik, czyli satelit 2400. Jest to chyba następca tego modelu 2000. Tutaj to już wygląda jak. Taka, takie stanowisko krótkofalarskie wręcz, duża skala, oprócz tego cyfrowy odczyt, no pełen wypas dla podróżowania po skali radiowej. W latach 80. firma Grundig postanowiła wyodrębnić markę, która miała produkować sprzęt audio i nie tylko sprzęt audio wysokiej jakości, przeznaczony dla koneserów i oczywiście właścicieli nieco głębszych portfeli. Nazwała ją Fine Arts, i właśnie przed sobą widzimy katalog z roku 1987. Nie wiem, jaki status prawny miała w stosunku do Grundiga, w stosunku do firmy Grundig, a tym bardziej jaki on miał później ten status. Trudno powiedzieć, trudno dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Można zakładać, że miał on pełnić podobną rolę jak pełni na przykład Lexus dla Toyoty, ale mogę się mylić. Jeśli ktoś wie coś więcej na ten temat, piszcie w komentarzach. W każdym razie Fine Arts oznaczał zastosowanie najnowszych technologii, luksusowy wygląd i audiofilskie brzmienie. No i oczywiście wyższe ceny, ale to już wiemy. Na jednej z pierwszych stron katalogu Fine Arts mamy Tuner bardzo okazale wyglądający Tuner T9000 z wyświetlaczem znakowym takim już nawet nie ledowym tylko znakowym z RDS-em i drewnianymi boczkami no w zasadzie nie różni się on od luksusowych tunerów, jakie powstawały dużo później, zatem tutaj należy się naprawdę uznanie. Pod nimi widać odtwarzacz CD Fine Arts, model CD 9000. No, stylizacja Fine Arts od razu widać, że przypomina trochę wzornictwo Sony z serii ES, ale może tylko te boczki są podobne. No, sami ocencie. Wydaje mi się, że pewne podobieństwa można by tutaj znaleźć. Dalej mamy wzmacniacz Fine Arts, model A9000. O mocy dwa razy 120 W mamy odtwarzacz cyfrowy magnetofon dat też on zachowuje taką y, stylistykę trochę jak seria ES Sony. Mamy gramofon, do kompletu mamy audiofilski model gramofonu, wygląda on naprawdę dobrze, ale jak się okazuje nie jest to Grundig, jest to po prostu Transrotor, czyli gramofon jakby wypożyczony do tego zestawu od firmy Transrotor, zatem z Grundigiem nie ma on chyba wiele wspólnego. Dalej mamy inne modele Fine Artsa, już nieco skromniejsze z serii trzycyfrowej, czyli mamy tuner T903 ze wzmacniaczem A903 i jeszcze tutaj mamy gdzieś, miałem dwukasetowy magnetofon, jak widzicie, tutaj z odtwarzaczem CD. W katalogu znajdziemy również oferty zestawów głośnikowych Fine Arts. Są one oznaczone po prostu jako liczby 4, 3, 2 i 1. Model 4, czyli model 4 jest największy, ma wysokość około 1 metra. Był to zestaw czterodrożny z uferem o średnicy 210 mm i był to zestaw z linią transmisyjną, jak widzimy. Zestawy pasywne, bo widzimy zwrotnicę pasywną. Model 3 to w sumie to samo, tylko w innej wersji kolorystycznej. Model 2, model 2 to już mniejsza kolumna trójdrożna z uferem 165 mm i bas refleksem. Natomiast 1, czyli model 1, to mniejszy zestaw z podobnymi głośnikami jak w modelu 2, ale w innej obudowie. M moim zdaniem, ja, gdybym był, gdyby to ode mnie zależało, to model 1 byłby właśnie największy, a model 4 najmniejszy, no ale nie mnie decydować. Kolejny krótki katalog Fine Arts pochodzi z roku 88 i znajdziemy w nim to, co poprzednio już widzieliśmy, ale także kilka nowych rzeczy. Na przykład jest gramofon, już nie wypożyczony, ale oryginalny już ze znaczkiem Fine Arts. Jest to model. TT903 z prostym ramieniem. No i ma już on, jak mówiłem, znaczek yy, prawidłowy. Ten znowu mi przypomina trochę Torensa, ale mogę się mylić. Mamy też nowe kolumny, które się nazywają Five, czyli kolejny model, ale niestety nie ma tutaj ich zdjęcia. Są to już kolumny aktywne. Są dwa duże ufery. Jeśli znajdę zdjęcie tych piątek, to wam gdzieś tam pokażę. No, no w katalogach nie mogłem znaleźć. Są to już większe kolumny z dwoma uferami. Czterodrożne są cztery osobne wzmacniacze, łącznie moc. 120 W, czyli raczej niewiele jak na tak ekskluzywne zestawy. Podejrzewam, że wzmacniacze te pochodzą od aktywnej kolumn Grundiga z tej serii regularnej, obudowa ma pojemność 80 litrów, a cały zestaw waży 35 kg. No, wymiary są podobne do kolumn pasywnych tych For, czyli czwórek. Lata 90. rozpoczynamy od kontynuacji sprzętu luksusowego Grundiga z serii Fine Arts. Jak wiemy, nie był to dobry okres dla produktów audio firmy Grundig i gdyby nie seria Fine Arts, to naprawdę niewiele byłoby to pokazania w dziale Hi-Fi Stereo. Zanim jednak przejdziemy do nowych produktów Fine Arts, warto wspomnieć też o przedwzmacniaczu Esoteric. Był to przedwzmacniacz lampowy... Wykonane tak, jak widzicie na fotografii. Jedna z wersji była pokryta 24-karatowym złotem, tak jak tutaj widzicie. Była też wersja czarna. No, był to już skok wprost do świata audiofilskiego high-endu, trochę sztuczny, ponieważ no, firma Grundig robiła co mogła. Próbowała się jakoś wyróżnić w tym trudnym okresie. Inne produkty z tej serii to przedsmacniaż gramofonowy Restek Estet. Właśnie widać, że on nie ma wiele wspólnego ani z Grundigiem, ani z serią Fine Arts. To też jest takie wypożyczone, również wzmacniacz Restek Event. To są po prostu produkty niemieckiej firmy Restek, która wypożyczyła te komponenty dla. Grundiga czy też dla Fine Artsa, aby umieścić je w katalogu. No ale wróćmy do sprzętu regularnego Fine Artsa. W roku 91 mamy nowe wzmacniacze Fine Artsa. Tutaj niestety one niezbyt dobrze chyba się prezentują, bo są znowu ciemne. Mimo dobrego oświetlenia, te fotografie, na tych fotografiach niewiele widać. Ale mamy model A9009 o mocy 2x170W na 8 ohmach. Mamy model A905 o mocy 2x120W. I model 904 o mocy 2x90W. Wszystkie one nadal wyglądają luksusowo, no i mają oczywiście drewniane boczki, których tutaj prawie nie widać. Są też skromniejsze wzmacniacze, już ze znaczkami Grundiga, co ciekawe, czyli modele V304, 303 oraz 301. Nowy tuner to w istocie. Odbiornik satelitarny to nie jest tuner radiowy, tylko to jest odbiornik satelitarny, nazywa się ST9000, ale mamy też kilka modeli standardowych tunerów, takich jak T907, T904 oraz kolejny satelitarny model ST300 i znowu zwykłe tunery T303 i T301. To wszystko są, zobaczcie, to nie jest Fine Arts, tylko to już jest ze znaczkami Grundiga. Wśród amplitunerów od Grundiga znajdziemy model R301 ze wzmacniaczem o mocy 2x30W, a więc dosyć, dosyć skromna oferta, chociaż wygląda nieźle. Mamy też nowe magnetofony kasetowe, tym razem już są to magnetofony z serii Fine Arts. Model CT905 to magnetofon trzygłowicowy, już dwusilnikowy, wyposażony w Dolby B i C. Model 903 już znamy, a model CF-303 nie ma już znaczka Fine Arts i jest nieco skromniejszy, ale nadal fajny moim zdaniem. Dalej mamy kilka innych prostszych modeli magnetofonów. Tutaj mamy magnetofon dwukieszeniowy, mamy tutaj taką wieżę y, złożoną y, z takich trochę skromniejszych komponentów, ale już ze znaczkiem Grundiga znowu. No i wreszcie gramofon Fine Arts TT-903, który już znamy oraz inne PS-8000, ps 4300 i PS Prisma ze znaczkiem Grundiga. Tutaj mamy zestawy pasywne, które Wam już pokazywałem, ale tu one są w wersji MK2. A to dlatego, że mają głośniki wstęgowe zamiast, zamiast zwykłych Twitterów, takich zwykłych kopułek. Jest też zestaw monolit, ale jak widzicie, już zupełnie inny. Nazywa się 8500 MK2. I podobny model, ale już nie nazywający się Monolit, tylko Boxen 8500 MK2. No i muszę Wam powiedzieć, że ten ostatni zestaw miałem kiedyś u siebie i chociaż wygląda on bardzo dobrze, kupiłem go... Tak naprawdę, na wygląd wydawało mi się, że będzie dobrze grał. No, gra niestety słabo, także jakbyście się spotkali z tym modelem, to nie kupujcie go, po prostu zawiedziecie się. Podobnie jak innych zestawów z tej serii, czyli 8500 i 4700, one w sumie grają źle. One mają chyba jakieś inne głośniki, bo no, nie mogą się równać do starej serii Hi-Fi Box. W roku 1993. Sprzęt linii Fine Arts zaczyna wyglądać już nieco inaczej. Dominuje nadal czerń, ale moim zdaniem stylistyka trochę się zepsuła. Niestety będzie to kontynuowane w kolejnych latach, natomiast jeśli chodzi o jakość samego sprzętu i jego dźwięk, to muszę powiedzieć, że już kilka razy zetknąłem się z produktami Fine Arts właśnie z tego okresu i w tym designie. I muszę Wam powiedzieć, że jest zupełnie nieźle. To znaczy, jest to dobrze zrobione i gra też nie najgorzej. Nie jest to jakaś wysoka klasa, ale naprawdę to jest solidny i dobrze brzmiący sprzęt. Natomiast wygląd urządzeń, nie tylko Fine Arts, ale całego Grundiga z, te, z tego okresu, stał się zupełnie jednostajny. Taki po prostu oglądając jakieś urządzenie, nie wiedziałeś, czy jest to jakiś odtwarzacz, CD, tuner satelitarny, czy też magnetofon. Tutaj widać wieże, gdzieś za chwilę będziemy widzieć, wieże złożone. Tutaj mamy z kolei. CD Player, tu go widać, tu widać jego wnętrze, to naprawdę, jeszcze raz mówię, że naprawdę technologia wykonania tych urządzeń jest dobra. Tutaj mamy kolumny głośnikowe, o, tutaj jest jedna z wież. Tu mamy wieżę Fine Arts, tu mamy wieżę Grundiga. Dla niewprawnego oka są one niezwykle podobne do siebie, choć Fine Arts miał się przecież odróżniać na plus od regularnego sprzętu Grundiga. W dodatku pojawiło się coś takiego, zobaczcie, czyli szalone wersje kolorystyczne Spirit of Colors, tak one się nazywały, Fine Artsa. No musiał się ktoś nawąchać spirytu chyba. Tutaj z kolei mamy wieżę Fine Arts w wersji Slimline, dosyć fajnie już wyglądającą, ale nadal ten design jest taki Jednostajny i podobny do siebie. Na szczęście tutaj mamy taką fajną, jasną kolorystykę. Zdecydowanie podobało mi się poprzednie wcielenie, nawet z tym transrotorem w komplecie. Co nie znaczy, powtarzam, że ten sprzęt jest zły. Tak jak powiedziałem, jego poziom techniczny jeszcze jakoś nadąża. Choć z działu fine arts zniknęły gdzieś zupełnie te flagowe zestawy cyfrowe, cyfrowe, te z numerami 1, 2, 3, a pozostały nam takie oto. Głośniki zupełnie moim zdaniem nijako wyglądające, bardzo przeciętnie wyglądające. No dzisiaj przypomina mi to niektóre głośniki chińskie z Bazaru albo z Biedronki. No i tyle no po prostu, nawet jeśli weźmiemy pod uwagę zestawy wieżowe. O, zobaczcie, tu mamy zestawy takie, one również naśladują jakby to, to wzornictwo regularnego fine Arts, no i można się pomylić, on no, może właśnie o to chodziło, żeby się mylić i kupować no, z myślą o tym, że to będzie dobrze grało. No czuć, że zbliża się kryzys. No i niestety kryzys przyszedł. W katalogu firmy z roku 2001 sprzęt audio pozostaje w postaci szczątkowej, jeśli przebrniemy przez masę telewizorów i sprzętu wideo, to wreszcie dotrzemy do strony do tej strony, gdzie znajdziemy urządzenie, które się nazywa RCD 2000. Czyli połączenie odtwarzacza CD i tunera sterowanego pilotem, to coś podłączane było do aktywnych systemów głośnikowych, do aktywnych zestawów głośnikowych Apollo 2000. No w tamtych latach wszystko nazywało się 2000. Te kolumny aktywne, to są właśnie te zestawy, tu widać je lepiej. Są trójdrożne. Wyglądają jakby były wykonane ze szkła lub z pleksi. No mają one wzmacniacze o mocu 200 W, a na dole tutaj mamy sabufery. Na kolejnej stronie też jest takie dziwne urządzenie. Ja chyba się z nim już kiedyś gdzieś zetknąłem. Chyba Denon też coś takiego produkował, o ile sobie przypominam. Jest to taki jakby postument zawierający zmieniarkę CD, tuner oraz wzmacniacz i magnetofon kasetowy chyba też. No dziwne, ale takie rzeczy były wtedy w modzie, takie nietypowe. Dalej mamy trochę bardziej bardziej normalnie wyglądające wieże Grundiga. No i wreszcie sprzęt, oczywiście tutaj druga wieża, sprzęt przenośny, już takie boomboxy, malutkie takie wieże z głośniczkami, który interesuje nas już trochę mniej, odtwarzacze MP3 oczywiście. No, warto też wspomnieć chociaż o działce sprzętu Grundiga kina domowego, gdzie Grundig też miał swoje trzy grosze, ale na szczęście no, nie muszę wam tego pokazywać. <laughs> No, potem było już tylko gorzej. Po zawirowaniach organizacyjnych po roku 2007 sprzętu audio było coraz mniej. Fine arts gdzieś zniknął, a skończyło się na produkcji lodówek, suszarek do włosów i czajników bezprzewodowych. Co prawda w latach 2015-2019 Grundig produkował jeszcze dosyć dobre głośniki Bluetooth, sandbary z Subami oraz niezłe telewizory OLEDowe tutaj widzimy taki przykład. Było też trochę modeli mini wież, takich bardziej powiedzmy klasycznych, oraz takich zestawów nowocześnie wyglądających, ale które były proponowane przez wiele firm. Dobrze obecną sytuację firmy Grundig opisuje to zdjęcie, czyli kilka tradycyjnych produktów firmy Grundig: stary magnetofon, zestawy Audioramas, pierwszy odbiornik, zestawy grające oraz czajnik bezprzewodowy. Wśród nich Oczywiście firma Grundig nadal istnieje i ma nawet swoją polską stronę. Tu gdzieś ją miałem, o zobaczcie, tak ona wygląda, wydrukowałem sobie. A nawet jest w niej zakładka domowy sprzęt audio, ale jest tam zupełnie pusto. Gdybyśmy zaglądnęli, to mamy, o zobaczcie, zero produktów. Można zamówić jedynie suszarkę do włosów i bezprzewodowy czajnik, czyli wracamy do naszej suszareczki z logiem firmy Grundig. Smutne to, zwłaszcza, że firma Grundig była kiedyś potęgą w Europie, na przykład największym. Producentem magnetofonów na świecie, no i eksportowała sprzęt audio i wideo na cały świat. Ale to już cena wraty jak mawiają nasi południowi sąsiedzi i mam nadzieję, że właśnie dzięki takim odcinkom jak ten nazwa Grundig na zawsze pozostanie w pamięci miłośników sprzętu audio i nie tylko. Oczywiście jak zwykle nie byłem w stanie Wam pokazać wszystkich ważnych produktów Grundiga i pewnie wiele istotnych pominąłem, ale i tak odcinek był za długi, jak zwykle zresztą. I to już wszystko. Dziękuję Wam za jego obejrzenie, jeśli się podobało, Dajcie łapę w górę, ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.